Witajcie na kolejnym WEF-ie. Dzisiaj trochę zabaw, a w sumie to jednej zabawy w paru wariantach. Ale zanim do tego przejdziemy, rozgrzejemy się ze znanymi Wam już dokładnie ćwiczeniami. Żeby nie pokazywać rozgrzewki w pełnej formie, każde ćwiczenie, które pokażę na rozgrzewkę, wykonujemy 10 sekund. Po to, żeby przygotować cały organizm do wysiłku. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Krążymy głową w jedną stronę. 10 sekund w drugą stronę. 10 sekund krążenia ramion w przód. 10 sekund równocześnie, symetrycznie. 10 sekund w tył. Przemachy ramion. Również 10 sekund. Odrzuty ramion. Najpierw skurczone, 3 razy skurczone, raz proste, również około 10 sekund. Następnie bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Też 10 sekund. Oj, sprzęt mi wyleciał. 10 sekund skipce, czyli w miejscu piętami o pośladki. 10 sekund wyrzuty prostych nóg do przodu i wyrzuty prostych nóg w bok. Tak, 10 sekund. Następnie 10 przysiadów. Pamiętać, na pełnych stopach wykonujemy 10 przysiadów. Po 10 przysiadach robimy lekki rozkrok, krążenia bioder. W jedną stronę 10 sekund, w drugą stronę 10 sekund. Następnie, zostając w tym rozkroku, ramiona w bok i energicznie prawo, lewo, hop, hop. I po 10 sekundach przechodzimy płynnie do skrętów w opadzie. Głowa patrzy za ręką, która idzie do góry. I tak również wykonujemy 10 sekund. Następnie w rozkroku robimy skłon do nogi lewej. Liczymy do 10, idziemy do góry. Skłon do nogi prawej. Liczymy do 10, idziemy w górę i skłon do środka, między nogi, liczymy do 10, idziemy w górę. Po takiej wykonanej krótkiej rozgrzewce przystępujemy do tych zabaw, o których mówiłem. Co nam będzie potrzebne? Trochę miejsca. Oczywiście można to wykonać, jeżeli ktoś ma ogród, może wykonać na ogrodzie, ale można wykonać to tak samo w domu, bez żadnego problemu. Potrzebne nam tylko będzie, ja tu sobie przygotowałem najprostszą rzecz, która jest w domu, czyli takie małe ręczniczki mam. Może to być duży ręcznik złożony. 3 sztuki nam będą potrzebne. Do pierwszego ćwiczenia 2. Uwaga, jeśli ktoś ma hula hop, można zastąpić to hula hopem lub zastąpić takimi gumowymi, kwadratowymi podkładkami takimi styropianowymi, też można to zastąpić. Ja wybrałem ręcznik, dlatego że w domu wszyscy mają ręcznik i teraz Wam pokażę to na ręcznikach. Uwaga! Można to zrobić w formie na czas, można to zrobić w formie wyścigów z bratem, siostrą lub z kimś dorosłym. Jeden jest warunek. Trzeba omijać z daleka wszystkie meble, które mają kanty, żeby w razie poślizgnięcia po prostu nie upaść na kant meble. To jest najważniejsze. Teraz, o co chodzi? Prosta rzecz. Wyznaczamy sobie miejsce, wyznaczamy sobie tor. Powiedzmy, że chcemy obejść cały dom dookoła. Możemy to zrobić. O co chodzi? Przeskakujemy z ręcznika na ręcznik, następnie zabieramy ten z tyłu i przeskakujemy. I teraz w drugą stronę. Hop. Pach. Przeskakujemy. Hop. Tu. Znaczy przechodzimy. I tak przemieszczamy się. Nie wiem. Po wybranym torze. Jeżeli ktoś ma więcej miejsca i się chce się z kimś ścigać. Na przykład ma ogród do dyspozycji. To śmiało może jeden przy drugim ścigać się na dużej odległości. Kto szybciej. Druga wersja. Tak samo. Potrzebne są nam 2 ręczniki. I robimy skoki, czyli hop, zabieram, tu hop, potem przez drugie ramię, hop i znowu cyk, hop i tak
trzeba. Robimy sobie jakby takie przejście po wodzie, gdzie chodzenie zapewnia nam, taka ruchoma jakby kładka, którą sobie przestawiamy. Dobrze. Teraz kolejna rzecz, trochę trudniejsza. Również dwa nam potrzebne. I co robimy? To już jest dosyć wymagające, ale co to dla Was? Przeskakujemy na jednej nodze, na prawej. Hop. I muszę utrzymać równowagę i znowu hop, przeskok, zabieram. Teraz już hop, oj, z jednej, z drugiej strony, o, widzicie, utrzymać się na nodze. Tak samo próbujemy to zrobić na nodze lewej. Przed chwilą pokazałem na prawej, można to na lewej. Uwaga, i tu można się ścigać lub można robić sobie challenge. I jak daleko jestem w stanie zajść, zanim nie stracę równowagi, nie podeprę się na drugiej nodze. Kolejna rzecz, będę potrzebował już trzech ręczników. Dlaczego? Mam trzy i klęk prosty, podparty i przechodzę. Hop, zabieram, kładę do przodu. Tak, szybko, hop, zabieram, popatrzcie, za każdym razem, raz z jednej, raz z drugiej, hop, zabieram. Przechodzę do przodu, hop, zabieram, przechodzę do przodu. W ten sposób wariant piąty i wariant szósty. Skoki zajęcze, tak samo jak przed chwilą. Popatrzcie. Trzy daję sobie na początek. Hop. Hop. I nogi na jednej. Ręce na drugiej, przysiad prosty podparty i wykonuję przeskok. Hop, zabieram sobie z tyłu i wykonuję przeskok. Zabieram sobie z tyłu. Można oczywiście nawet dalej to wrzucić. Hop, zabieram. Można dalej rzucić, jeżeli chcemy. Hop, i w ten sposób przemieszczamy się do przodu. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś ma hula hop, można wykorzystać do tego hula hop i dokładnie tak samo przerzucać sobie z przodu, z tyłu do przodu i w ten sposób się przemieszczać. Tak jak powiedziałem, można obejść dom dookoła z dala od ostrych krawędzi, żeby w razie jakiegoś poślizgu, straty równowagi nie stało się nic złego. Ogród do wykorzystania, brat, siostra, mama, tata, spróbować, kto dalej zajdzie. Kto szybciej zrobi daną odległość. Jak macie mało miejsca, to można współzawodnictwo zrobić w ten sposób, że raz robi jeden, potem tą samą trasę pokonuje drugi i liczymy czas pokonania. Więc takie jest moja propozycja na dzisiaj. I to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa!